24 września 2023. Weźmiemy rajza, niedziela. I wracamy już do tego trybu bardziej weekendowego. Jademy w kierunku parkingu w Miłości w Bronowie. Jedno auto mnie teraz mijało, kręcało tu z pewnością na parking w Miłości. Coś się im też spichało tutaj. O, widzicie, jest parking. Jak był paszkę, to wszędzie przyjadę. Ale żeby już niedziela o pół trzeci. No nieźle. Rudzicy przed nami, za tym strumem jest zabytkowy kościół świętego Jana Chrzciciela. Może jest otwarte. Chętnie byś tam wlos. Kościół parafialny Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, konsekrowany 29 czerwca 1800 roku, słuchajcie. Czyli mu 223 lata. Nieźle. Jest zabytek chroniony prawem. No i dobrze, bo takie budowle trzeba dbać. Tu jest stary krzyż jakiś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Znany zwrot. Tutaj mamy pochowanych chyba farurzy. Proboszczowie, ksiądz Bernard Skrzypczyk, ksiądz kanonik Ignacy Szpunar, ksiądz Karol Bardoń, ksiądz Antoni Paszek, ksiądz kanonik Stanisław Gawlas. Centrum Rudzicy. Jest kościół. Dali. Tutaj mamy po lewej stronie zakłady mięsne pilarz, ale go dają pilarz. Bardzo dobre wyroby mają. A tutaj mamy firma, której żech przez rok pracował. I proszę, jaki bogaty szef. No to jest Jasienica, tutaj jest szkoła, szula, bardziej bym powiedział po naszym. Ciekawostka jest taka, że moja mama piesi tu była na kolonii, słuchajcie. No, niesamowita rzecz. Na kolonii być 15 km od chałupy.
tutaj mamy fajnie zrobioną strażnicę Feuerwehra po naszemu, a my cisniemy prosto na ekspresówkę. Ja dobrze godzę na ekspresówkę. Greenway tu się pojawił, widzicie? Tu jest Greenway. Kraków Morawy 1. I ładny widoczek na Beskidy Śląskie. Beskid Śląski. Na Palenicę konkretnie. Z lewej strony. To jest dziwne, bo taki chodnik fajnie zrobiony, a druga taką niczyłowa to. Pewno mnie tu nie było w tym rejonie. Tak szczerze powiedziawszy, to nie było to planowane, żeby ja tu dzisiaj jechał. No, wcisnąłem na mapy CZ planuj trasę po okolicy. No i kilka razy mi pokazało i tutaj te tereny mi najbardziej tak przypasowały. Z kuli tego, że no nie miałem w ogóle koncepcji, żeby gdziekolwiek dzisiaj jechać. Czasami jest taki dzień, że ja nie umiesz się zdecydować, gdzie jechać po prostu. Ja wiem, to jest pioruński dylemat, ale ten, kto jeździ na rajzy, to zrozumie to, że czasami nie umiesz się zdecydować, gdzie jechać. To dosłownie jak baba, by powiedzieć. Przy całym szacunku do wszystkich pań. Ale tak się tylko zgadza. Nie żeby tam się ktoś obraził, nie? Bo to nie o to chodzi. No to są my w samym centrum Jaworza. Gdzieś i uzdrowisku. Walczy, cały czas walczy, żeby to wróciło. I niech walczy, bo zasługuje na to moim zdaniem. Jademy na Goruszkę. Takie wzgórze. Więc zobaczymy, może tam będzie cash, piszą, że go nie ma. No ale może będzie, może się nam uda. Goruszka to jest, co to się, jak to się nazywa? Zaraz wam powiem. To się nazywa Glorieta. Jest to budowla architektoniczna występująca jako nadbudówka z kolumnami, arkadami, przykryta kopułą, stosowana często w architekturze renesansu, wieńcząca wieże kościołów i ratuszów, dzwonnice lub najwyższe kondygnacje budynków. To jest część starego parku zdrojowego w Jaworzu, wówczas kiedy Jaworze było uzdrowiskiem, z górze Goruszka. 400, ile? 411 metrów nad poziomem morza. Więc fajna sprawa. Podobno jest tu gdzieś cache, niestety nie da się go znaleźć. Widzicie, tutaj jeszcze mamy jakieś napisy. Nieźle. Kolumny takie trochę podobne jak ta altana w Karwinie, w Parku Bożeny Nemcowej, jak altana Lariszów. Być może nawet oni też tu rządzili. Tam jest fajna kępka, tam jeśli widzicie, jest taka droga między tym polem, to ja tam jechał właśnie. Fajnie, nie? Słuchajcie, przedtem przy tej
tym parku, na tej wioruszce powiedziałem o Larysach, ale tutaj bardziej pasuje ród Saint-Genois. Hrabia Saint-Genois był tutaj taka rodzina, a więc no tak oto ciekawostka historyczna. A tutaj mamy kościół ewangelicko-augsburski. Jak wiemy, na naszym terenie jest dużo ludzi tego wyznania. Największe skupisko ewangelików w Polsce. Kościół jest zawarty. Nie da się wleźć. No ale trudno. Jest 1 października, tak, święto reformacji, no. Rzeczywiście, ewangelicy mają wtedy święto reformacji, czyli no, czegoś, co dało początek temu kościołowi. Pamiętne wystąpienie Marcina Lutra, te jego tezy wszystkie. Właśnie o to się rozchodziło. Oczywiście złowiłeś tutaj skrytkę geocachingową, jest wszystko git, wpisałeś się i jademy dalej. Tak, tu jest właśnie zapis tego parku. Do tego parku wjeżdżę, ale teraz będę laby zbierać. A tutaj mamy podobiznę marszałka Piłsudskiego. A tutaj mamy samego hrabiego Maurycego Jana Nepomucena, hrabiego Saint-Genois de Agincourt 1816-1886. Tutaj jest właśnie wzmianka o nim. Są hrabia Saint-Genois. Co tutaj siedzi? Dowiedziałeś się, Jaworze utraciło status uzdrowiska w 1906 roku. A tutaj właścicielami też swego czasu byli ci z rodu Saint-Genois, ale też i Larysze też były. Także wiele się nie pomylił z tymi Laryszami. No, piękny park, te wille. Także Jaworze od 1906 roku nie jest uzdrowiskiem, czyli jeszcze w czasach austro-węgierskich albo austriackich, jako to tam jak zwoł, tak zwoł, ale gdzie tu zbierą tak zwane laby, to jest część też aplikacji geocaching. Tych labów nie znajdziecie w terenie, ale one są po prostu wirtualne.
ławeczka, w górze gruszka. Jest tu taka oto fontanna. Tutaj mamy amfiteatr w Jaworzu. Ja tu kiedyś był, jak był tutaj półmetek rajdu rowerowego w Bielsku. No dzisiaj właśnie też rajd rowerowy w Bielsku, 52. rodzinny rajd rowerowy. Ja już w takich rajdach za bardzo nie jeżdżę. Ale tutaj mamy pięknego dymba, słuchajcie. Naprawdę rozmiary gigantyczne. Niech się trzymie ten dąb jak najdłużej. Tutaj to wnętrze kościoła w Jaworzu rzymskokatolickiego. Matka Boska. No tak, groby rodu Saint-Genois. Proszę. To jest wszystko. Groby rodu Saint-Genois. To jest po łacinie Altendorf. Lariszow. O Lariszach też tutaj jest mowa. Philip Ludwig Graf Saint-Genois. De Anne Account. Moritz Graf Saint-Genois. Wszyscy są tu pochowani. Ernst Graf von Saint-Genois. Saint-Genois. Chyba tak się czyta, nie znam francuskiego. Ale naprawdę trafiłeś w fantastyczne miejsce. Jest i kościół. Pięknie wygląda kościół. Tutaj mamy tablicę genealogiczną rodu Saint-Genois de Account. Dobra, nie będę tego czytał. Widzicie. No naprawdę, kawał historii. Się mieści pałac Saint-Genois, ale tutaj mamy problem. Tu jest jakiś poprawczak. Czyżby pałac był na to zaadaptowany? Spróbujemy. No nie wolno wchodzić. Nieupoważniony stan zbroniony. Teraz pytanie, czy do pałacu można dojść, czy nie? No bo tutaj chodzi o ten poprawczak chyba. Pałac został wzniesiony w 1793 roku przez hrabiego Arnolda Saint-Genois de Accoutrement. Nie umiem tego przeczytać. Położony pośród ogrodu krajobrazowego tworzonego od XVII do XIX wieku. Także tam jest ten oto pałac. Szkoda, że nie można tam dojść. Mam nadzieję, że nie stąd nie wyrażę. Ale skoro auta tutaj są, zaryzykowałem, słuchajcie. Wiem, nie wolno było, ale chciałem tu przyjechać, naprawdę. Są tablice, ścieżka dydaktyczna, no to sorry.
szkoła podstawowa branżowa pierwszego stopnia. Tutaj mamy właśnie młodzieżowy ośrodek wychowawczy. W pałacu się mieści. Kurczę, poprawczak, no. Wielko szkoda, no. Dobra, pitumy stąd. Zrobimy zdjęcie. Ja myślę, że to jest ogólnodostępne, bo tu jest cały park. Ale piękny pałac. To trzeba przyznać. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Jaworze. Zaryzykowo, może jakiś mandat dostanę. Może coś się doczepi, ale... Nic złego tu nie robi. Poza tym nie wchodziłem do tej budynku. Tu też mamy jakiś ciekawy obiekt zabytkowy. A nie teraz, czy... Nie będę da przejechać na jakiś folwark, kurczę. Ja pierdziele. Kawał historii dzisiaj mamy, ja w ogóle. To wszystko dzięki geocaching. Lawy są częścią geocachingu. Kesza zaś w Jaworzu, zobaczcie, wszystko zalote, nawet tego nie tykam. Nie pozostaje nic, tylko w takiej sytuacji zrobić fota i się zalogować. W Jaworzu też. Tym już miałem. Solankowo. Wiemy, że Jaworze stara się o status uzdrowiska, które utraciło ponad 100 roku w tym, w 1936 roku. Jaworze średnie, ale to nie jest osobna miejscowość, to jest dalej Tajla Jaworza. Dość wysoko, z tym, że tutaj po lewej stronie jest widok, ale strumy go zasłaniają. Ulica Podgórska, no bo my są pod górami samymi. Ale od tej tężni dość sztajfa była. Ja tu w Kiesi jechał, oczywiście, że ja. Teraz jadę w kierunku Bielskiej Wapienicy i potem tam chyba na Czechowice Dziedzice. I Kiesze jak będą po drodze, to się pozbiorą. Na Białorzu zebrałem chyba wszystko, co było do zebrania, poza jednym. Tutaj go nie było. Laby i to wszystko i kesze. Laby się liczą do keszy oczywiście. Także spoko. Tu macie też krajobrazy Polski biedy. Same takie wypaślone chałupy. Mój wujek to zawsze nazywał krajobraz Polski biedy. To jest ta bieda w Polsce. Greenway tu idzie, no. Proszę. Ulica Podgórska, ulica ładna, nawet tam była. No i rzeczywiście jest tu ładnie, tylko że to zabudowali. Polska bieda zabudowała i cóż, trudno. No, wjechałeś do Wapienicy, do dzielnicy Bielska Białej. Tu już były kesze zbierane w tym miejscu. Będę skręcać w ulicę Tartaczną. Tutaj niedaleko jest parking i jest też zapora imienia Ignacego Mościckiego, ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej. Komuniści nazywali go faszystą. To był przecież profesor Mościcki, chyba w dziedzinie chemii, o ile się nie mylę. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Podróż wyznaczoną trasą. O, pojadymy chyba trasą od zapory wzdłuż Wapienicianki. To oznacza, że będziemy mieć kesze na trasie. Tutaj już są, ale
słowo zbierane przeze mnie. Nie zjeżdżam już z żadnej trasy, jak widzicie, robi się trochę zimowo. I widzicie, że mimo tego, że dzisiaj loło, no to parking pod zaporą pełny. A jednak nie. Jednak jadziemy dalej. Dobra, no to jak ten Garmin prowadzi, to cisniemy tak jak prowadzi. Tutaj też mamy początek wyślanej trasy rowerowej do Zabrzega. Od Noga na Zabrzeg idzie w Bielsku, ulica Pieczarkowa. Mamy tu krzyż prawosławny. Wszystko na to wskazuje, że tu będzie co? Gdzie powstaje cerkiew prawosławna Świętej Trójcy Bielsko-Białej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Poświęcenia krzyża dokonał Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, biskup łódzki i poznański. 9 września 2023. Nieźle, mamy krzyż prawosławny. Będzie tutaj cerkiew. Tak, no to na hulance w Bielsku jestem. Tutaj cisnymy. Jest tutaj szlak, jest. I bardzo dobrze, że go zrobili. Hop, dobra, mamy tam chyba kefa jakiegoś, a nie, zdobytego już. No to super. Dobrze, że to tak porobili. Się zrobili pas zjazdowy do aut, ale i też pomyśleli o rowerzystach. I to jest na plus. Panie Klimaszewski, prezydencie Bielska-Białej. No, tu mamy kasza pobrane. Ale to jest trochę problem. Aha. No to już nie ma problemu. Na ścieżkę rowerową. Pewnie zasiął północy będę w chałupie, no ale tak to już bywa. Ale jest zdecydowanie zimniej. Słuchajcie, 15 stopni, no. A ma być 10 w nocy. Tak się zastanawiam, czy tej rajzy nie skliczyć. Byłaby taka opcja, że jest wszystko druga. I co? Aha. Ja ten... A ja się czujmy, no proszę. A ja się czujmy. Zagapiłeś się. Garmin pokazuje, że mam skręcić. No to widzicie, no. A to wszystko dlatego, że jechało auto na Sosnowieckim w rejestracjach. Z jego wina. Ale mam skajpę przy okazji do pokonania. Widoczne Bielsko. Tam Iguana, słuchajcie, zakład Iguana. Nie, to jest Międzyrzecze, kurczę, ale się mi porąbało, bo przecież tu jest niedaleko ten, Paul Motors. Ja przepracował 2 miesiące, bo był taki wyrys, że szok. Ale jak ktoś lubi takie roboty, no to okej. Okay. A, tu jest cash niedaleko, ale już zdobyty przez mnie. Więc chyba kesze już odeszły na dzisiaj. Ale i tak było nieźle. 2 nieznaleźlone. O, zwiększone jeszcze w prawo. Tak, koło Paul Motors. Tak, no to na Zańcowice. Paul Motors też jest na Zańcowicach.
tu jest jakiś wieszeli we fojerwerze. Nie nawet teraz nie chodzę. Ma to jak dyskutować pod fojerwerą w czasie wieczoru o doktora. Ja już mam dość takich dyskusji. Przez ostatnie dwa tygodnie codziennie będę chciał to wysłuchiwać. Jeszcze pewnie wydę. No to nie koniec przygody. Ja kręcimy tu. Piekarska, ja, bo tu jest piekarnia. Słuchajcie, ja tu też coś kupował chleby. Teraz tu jeździ niedaleko do roboty, nie do Podmokowskiej, tylko do Wapienicy. Znaczy nie do Wapienicy, do Komorowic. Wapienicy też pracował, a był ten sam pracodawca, co w Komorowicach. Także spoko. A, czyli wyśle nam przykowała rajza przez las. No my w tej chwili jademy wyślaną trasą rowerową od noga, ta, która się zaczyna właśnie tam przy tym parkingu, co za wcześniej powiedział, w Wapienicy. A teraz już jada praktycznie od ronda Hulanka wyślaną trasą wyznaczoną od noga na Zabrzeg. Nie pamiętam już dokładnie, jak sobie tutaj te trasę wyznaczył. Na dzisiaj ja tego nie wyznaczał, tylko mapy CZ mi wyznaczyły. Także zgodą miną nie miałem żadnej koncepcji na dzisiejszą trasę. Do południa loło, a musiałem też jechać do szpitala do Bielska, po Szyndzielnie. No więc nie było za bardzo jak. Właściwie to od dłuższego czasu tam jeżdżę. Bez względu na to, czy jest sobota, czy niedziela. Chyba. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak, no to właśnie przejeżdżą przez ten lasek w Czechowicach już. Na tej WTRC. No, nie ma tak tragicznie jeszcze. Właściwie to już wyjeżdżą z niego. Więc spoko, jeszcze tylko opróżnić pęcherz i będzie ok. Czasami tak jest, że kurczę się nie chce sikać często, a czasami to kurczę co pół godziny to leje. Nie wiem czym. Też tak mocie? Napiszcie w komentarzach. Nie wstydź się. Nie róbcie. Ani było taka, to jest wszystko normalne. No to ja już jest w migocie nieoczekiwanie. Wszystko na to wskazuje, że jadę do chałupy. W którą mamy godzinę? 21, słuchajcie. No to ta jest taka godzina, co się jedzie już do chałupy, a nie tam chodzi o pierwszej w nocy. Jest już most na rzece Wapienica, a dzielnica Bielska Białej też się tak nazywa, właśnie chyba od tej rzeki, albo rzeka od dzielnicy, albo dzielnica od rzeki wzięła nazwę. Ale tu już się ta Wapienica niedaleko kończy, jeszcze jakieś 3-4 km płynie i w lewo się do Iłownicy. Wieszeli we fojerwerze w Ligocie, czyli naszej.
Widzicie, jaki tu jest? Na rowery zrobili przy sklepie takie ciulstwo. Zobaczcie, jak się nie zapiną rowerem. Ktoś zapiął rower za koło. Wystarczy odpiąć koło i jest po rowerze. Widzicie to? Wystarczy odpiąć koło i jest po rowerze. No powiem wam tak, słyszeć? Wjechałem do swojej miejscowości i od razu śpiewałem, tu jest moje miejsce. Dokładnie tak, tu jest moje miejsce, tu jest mój dom. Moje miejsce, tu jest mój dom, bo ja jestem w Ligocie. A teraz idziemy sobie pić. A teraz idziemy na jednego. Fajnie. Zejście z kursu. O. Ale już dobry kurs jest, Biedrunka. Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom. Czasny, ale własny, no bo jestem w Ligocie, jestem u siebie. Tak, ten budynek, który widzicie teraz, to jest kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Ligocie. Właściwie parafia obejmuje Podlas, Miliardowice, Bagno i Nowy Świat. Dzielnica Ligoty. To jest kościół, do którego ja chodzę. A tutaj mamy parking i tu za niedługo odbędzie się parafiada z okazji 35-lecia parafii. 21:25. No ja już się będę też z wami żegnał. Także wyzów do hrabiego, taki niespodziewany, do hrabiego St. Genois. Nie wiem, czy to poprawnie wymawiam. Jakbym był przygotowany, że tam będę dzisiaj, no to pewnie by się nauczył jakoś poprawnie to wymawiać. Nie wiem, czy St. Genois, czy St. Genois. Dea Kuntur tam, jakoś tak się to wymawia. Nie znam języka francuskiego, więc może kiedyś w przyszłości się nauczę, to będę lepiej go wymawiać. Tak jak swego czasu było też z traktem Reichensteinów. Wiem, że też inni też mieli problem z tym, z wymówieniem tego, no, ale to są zwroty nie polskie, nie śląskie, więc trudno tutaj się dziwić. Dobra, rajza się udała, taki wyzów do hrabiego, ale fajnie w Jaworze pokazali my. No i cóż, życzymy temu Jaworzowi, wieńszujemy mu biedał, żeby to uzdrowisko wróciło, bo już ponad 100 roków czekają i nie mogą się doczekać. Jest plan, żeby tam zrobić też w okolicy kąpieliska termalne. Mają tam w gminie Jasienica robić jakiś odwiert. Ponoć jest kasa, także coś tam się zacznie może dziać. Niestety jest też przed welunkiem samorządowym, jak i parlamentarnym, a więc żeby to nie był jakiś taki welunkowaty wóżd.
Jak ktoś nie wie, co to jest, to niech poszuka w źródłach, co to jest wóżdź, co to jest galunek po śląsku, a ja was zostawiam z tym. Trzymcie się i do zaś.